Punkt. Katarzyna Głyska, raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie, już z gośćmi, gości i w studio, i w połączeniu, więc możemy rozpoczynać debatę polityczną, wieczorną debatę polityczną w Telewizji Republika. A Państwa i moimi gośćmi dzisiaj w studio właśnie są pani poseł Elżbieta Burkiewicz z Polski 2050. Witam serdecznie. Dobry pani poseł. Państwu. Jest dobry z nami wieczór. Również pan poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam. A w połączeniu, o Państwo już widzą naszych gości, jest pan poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jest pan poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15. Dobry wieczór. Kłaniam się. Szanowni Państwo, oj, coś pana posła Jakubiaka gorzej słyszymy, więc poprosimy reżyserkę o wzmocnienie dźwięku, żebyśmy mogli swobodnie dyskutować, ale zaczynamy, kontynuujemy tak naprawdę temat bezpieczeństwa. Wiele się dzieje. Dziś prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku. Będzie też spotkanie z kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych, z Donaldem Trumpem. Ja Państwu mówiłam przed kilkoma minutami, że będziemy się też łączyć z Nowym Jorkiem. Tam jest Michał Rachoń. Ale sprawa naszej obrony. Pan prezydent Donald Trump, dziś kandydat, mówi o tym, że Europa, a tak naprawdę członkowie NATO, powinni płacić więcej i powinni się przede wszystkim wywiązywać z tego, ze swoich zobowiązań. Z kolei teraz mamy sygnał od pana premiera Donalda Tuska, że Polska jest zainteresowana wejściem, jak to pan premier powiedział, do europejskiej tarczy antyrakietowej czy żelaznej kopuły. Pan Antoni Macierewicz przed chwilą na naszej antenie mówił, nasza armia będzie uzależniona od armii niemieckiej. Pan poseł Waldemar Buda, jak ocenia to? No, nie wiem, czy można powiedzieć, że to już jest taka ostateczna zapowiedź, no ale jednak jeżeli mówi to premier, to chyba mówi to na poważnie, bo sprawy są bardzo poważne. No tak, żeby w coś wejść, to coś musi być. Na razie dokładnie tak samo, jak nam to prezentowano 2 lata temu, na tym samym etapie jest tworzenie tej kopuły w Europie przy udziale właśnie Niemców, bo to w zasadzie jest pomysł niemiecki. I teraz pytanie jest, jak to jest konkurencyjne, albo jak to wzbogaca nasze działania dotychczasowe w zakresie tarczy, którą budujemy razem z Amerykanami i z Brytyjczykami, na podzespołach również brytyjskich. Wszystko na to wskazuje, że normalna droga do tego miałaby wieść poprzez finansowanie produkcji tego typu sprzętu w Niemczech, a Niemcy później by decydowały o rozlokowaniu tego na poziomie europejskim w krajach, które by partycypowały finansowo. Pytanie, czy my na taki układ chcemy pójść? Jeżeli mielibyśmy jakkolwiek rozmawiać, to trzeba było ustalić jasno, jak jest zorganizowane dowództwo i organizacja tej tarczy, kto decyduje o rozmieszczeniu poszczególnych komponentów, jak jest finansowana. To są nieprawdopodobnie szczegółowe jakieś szczegóły, które musiały być uzgodnione. Dzisiaj no, na poziomie politycznym mówimy, jest deklaracja. No, panie pośle, my mówimy chyba o szczegółach, znaczy ale dzisiaj. Tak naprawdę to jest w ogóle sprawa fundamentalna. Znaczy, kto będzie decydował o użyciu tej tarczy? No bo jeżeli będzie ktoś decydował poza Polską, to rozumiem, że może uznać, że w jego interesie na przykład nie jest użycie tej tarczy w tym konkretnym momencie, tak? Czy to jest tak, bo państwo mówią, że te rozmowy, no rozumiem, że ta oferta niemiecka, ona się nie pojawiła 3 dni temu, tylko była wcześniej. Czy w takim razie z tych sygnałów, które były wysyłane, wynikało, że no właśnie, kto będzie decydował? Gdzie będzie ten kto będzie naciskał na ten guzik? Ewidentnie miałaby to być koordynacja niemiecka. Stąd nie ma innych państw takich bardzo poważnych, które sobie na to nie mogą pozwolić, jak chociażby Francuzów. Trzeba przypomnieć też jedną perspektywę, bo my możemy współpracować i przyglądać się temu, co oni proponują i w pewnym momencie powiedzieć tak, nie negocjować jakieś zapisy. I całkowicie bym tego nie odrzucał, natomiast dzisiaj jest to całkowicie na papierze i na zasadach, które są niedopowiedziane, a to oznacza, że na korzyść Niemiec. Jeżeli byłoby to sprecyzowane i jasne, można byłoby na ten temat dyskutować, ale pamiętajmy, wszystkie ostatnie wojny w dwóch wieków Polski to były zawsze wojny w konfrontacji Polski z Niemcami. Więc jakby mentalnie jest niezwykle trudno zrozumieć logikę, w której to Niemcy będą dbały o nasze bezpieczeństwo. Jeszcze gdyby zrozumieć wszystkie kraje europejskie pod jakąś koordynacją absolutnie wspólną, międzynarodową, tak, ale
dbanie o polskie bezpieczeństwo w kontekście Niemiec i historii, jaką mamy, no to ja rozumiem, że dla wojskowych również to jest nie do pomyślenia. Pani poseł Elżbieta Brukiewicz z Polski 2050. Pani poseł, to samo pytanie, ale może w trochę nowym kontekście, dlatego że trwa dyskusja od bardzo wielu tygodni, w zasadzie miesięcy, na temat rakiet typu Taurus. To są rakiety produkowane przez Niemcy. Niemcy wielokrotnie już się zastanawiały, decydowały, czy dać przekazać Ukrainie, czy nie przekazać. W końcu nie przekazały, już po raz trzeci ta decyzja negatywna została podjęta. Brytyjczycy wyszli z pomysłem, to my od was kupimy i my przekażemy, jak wy się boicie. Okazuje się, że tego również Niemcy nie chcą. Jak w takim razie... Ale hełmy dali. Podobno, czy tu są wątpliwości, bo pan poseł Buda mówi, że hełmy dali. Nie wiadomo, czy hełmy, czy kaski, no ale nawet tą opcję... Ja bym tu chciała wrócić do tego pytania, bardzo które proszę. Pani redaktor pozwoliła sobie zadać panu posłowi. Wojny, to bym chciała tak nawiązać do historii, dwie wojny światowe, ale nie tylko i wyłącznie walczyliśmy z Niemcami, tylko 17 września 1939 to był też atak Rosji, więc my tu mamy troszkę też sytuację, nie tylko Niemcy nas napadają. Ale wracając, no nie, jakby tak. Niemcy z Rosją. Tak, no więc tu jest trochę inna historia. Dlatego z jednymi i drugimi bym tarczy nie budował. No, z Rosjanami to zdecydowanie nie. Ja uważam zawsze, że współpraca. Jesteśmy członkiem NATO i to, że jesteśmy członkiem NATO, powinno dawać nam też inne spojrzenie na współpracę. Tarcza, do której moim zdaniem powinniśmy przystąpić, to jest raczej wersja taka, gdzie idziemy wszyscy razem, cała Europa, bo sama Polska może mieć z tym duży problem. Dawne przysłowie, które trochę dziwnie brzmi, ale w kupie siła, więc tu byłabym zdania, że trzeba iść na współpracę. A wracając do pytania, które pani mi zadała, to zdecydowanie powinniśmy wszyscy namawiać całą Europę i świat. W tej chwili dużym problemem jest to, że Stany Zjednoczone nie chcą pomagać Ukrainie. I tu niestety, ale ta część konserwatywna Stanów Zjednoczonych, ci, którzy są w tej chwili w kongresie, jest problem z pomocą dla Ukrainy. Więc... No ja przyznam szczerze, że nie wiem, czy można powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie chcą pomagać Ukrainie. Mam wrażenie, że gdyby Stany Zjednoczone rzeczywiście nie chciały pomagać Ukrainie, to by tej Ukrainy już na pewno w takim kształcie nie było. To też weźmy pod uwagę. Ale pan poseł Marek Jakubiak z Kukiz 15 jest z nami. Panie pośle, bo tej pani poseł Elżbieta Burkiewicz zwróciła uwagę, że właśnie te wojny, to przynajmniej ta druga, to był wspólny napad Rosji i Niemiec, najpierw Niemiec, później Rosji, ale odstęp czasowy niewielki i że z Rosjanami to byśmy tarczy nie budowali. Ale przecież ja przypomnę, że w czasach rządów pana premiera Donalda Tuska, tylko tych wcześniejszych, była propozycja taka, żeby ta tarcza antyrakietowa, która wtedy miała w Polsce być bardzo ważny element, to zresztą zupełnie inne przedsięwzięcie, w ogóle na skalę nieporównywalnie większą niż to, co teraz jest, to przecież tam była propozycja, żeby Rosjanie mieli pełen dostęp i mogli sobie tam w zasadzie siedzieć przy tej tarczy. No przecież do tego się skłaniał polski rząd, więc to pani poseł dzisiaj tak trochę ironicznie powiedziała o tej koncepcji, a przecież ona była, była na stole. No powiem szczerze, że zacznę może od tego, że porównywanie Unii Europejskiej do kupy nie powoduje jakiegoś większego przekonania o moim bezpieczeństwie w tej organizacji. Ma pani rację, pani redaktor, tak było. Donald Tusk zrezygnował wręcz z systemu Patriot we wczesnym jego okresie powstawania w Europie. Ale ja chcę państwu powiedzieć, że system Patriot to jest cała rodzina. To jest tak, że są stare systemy i są nowe systemy. Polacy zamówili w tej chwili najnowsze systemy, wielowarstwowe wyrzutnie, to jest około 16 rakiet na jednej wyrzutni. To są wyrzutnie, które są wyposażone w inne rodzaje pocisków, dużo szybszych i o większych zasięgach. Ja mam nieodparte wrażenie, że Niemcy chcą się dopisać do czyjegoś sukcesu negocjacyjnego. Otóż radar pola walki, przestrzeni we wszystkich wymiarach, który ma powstać
w Polsce na nasze zlecenie i już jest potwierdzone jego wykonanie, jest najnowocześniejszym radarem na świecie. Nawet Amerykanie takiego nie mają. Więc powiem tak, a to z wagi naszego położenia wynika, że będziemy go mieli w dyspozycji. Do tego radaru chcą się teraz dopisać pozostali. Niemieckie systemy mają jedną generalnie wadą, co ujawniła Ukraina. Mało który działa. Mówię tutaj i o broni. Przepraszam, panie pośle, mają jeszcze jedną wadę, bo oprócz tego, że mało który działa, to jeszcze ten, o którym jest mowa, o którym mówi pan premier Donald Tusk, nie istnieje. To też jest jednak dość poważna wada. Znaczy oni chcą zbudować system podobny do żydowskiego systemu, natomiast nie uda im się, ponieważ to jest technologia amerykańska. Nad Nowym Jorkiem i Waszyngtonem podobne kopuły są, właśnie zarządzane podobnymi radarami, natomiast nie tego szczebla. Natomiast my mamy trzywarstwową obronę zaplanowaną do 4, do 28 kilometrów i do 80 kilometrów praktycznie. I powiem państwu, że my mamy to bardzo ładnie zapracowane. SkySabre to są brytyjskie systemy, które w skład naszej kopuły wchodzą dzisiaj w Polsce i z tym łączymy duże nadzieje. Mamy nasze własne systemy, podręczne systemy choćby zwalczania do 4,5 kilometra. No i mamy Patrioty, które chodzą na 120 kilometrach. I powiem, szanowni że jeszcze państwo, mamy... przepraszam, to ja zadam pytanie teraz panu posłowi Witoldowi Tumanowiczowi z Konfederacji. To dlaczego, w takim razie ta wizja, bo jak na razie to jest wizja, pewna idea tej tarczy niemieckiej, czy tam kopuły niemieckiej, jest w tej chwili przedstawiana przez szefa polskiego rządu jako coś, co ma być dla nas wielką szansą, bo pan premier Donald Tusk mówi, jest bardzo niebezpiecznie, musimy przyspieszyć, epoka w zasadzie wojenna, to jest nasza szansa, widzimy jak to działało w Izraelu, choć to nie jest w ogóle to samo. No więc dlaczego to, co my mamy i to, co budujemy, tutaj wojskowi mówią, że my jesteśmy tak naprawdę lata do przodu w ogóle w zaawansowaniu w pracach nad tym projektem niż Niemcy. Dlaczego my teraz mamy to nasze jakoś tam odsunąć na bok, nawet ja już nie mówię porzucić, odsunąć na bok i zająć się tym niemieckim? Jak to ocenia pan poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji? Czy ja bym chciał rzeczywiście zwrócić uwagę na to, że obrona przeciwlotnicza to jest bardzo złożone zagadnienie, dlatego bo na przykład dzisiaj była konferencja, międzynarodowa konferencja nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa państwa, w której brał udział także marszałek Krzysztof Bosak. Tam było dużo osób z branży, dużo osób, które mówiło na przykład o tym. Bardzo ciekawa informacja, że na przykład rakiety Patriot nie bronią nas przed małymi dronami. Znaczy, żeby była jasność, to są sytuacje, w której my powinniśmy dywersyfikować tą obronę. Co więcej, na przykład drony są w stanie na przykład zniszczyć wyrzutnie rakiet Patriot. Więc chodzi o to, że my powinniśmy i że właśnie na tej konferencji padło bardzo ciekawe i niestety no, bardzo niepokojące stwierdzenie, że my przed dronami nie jesteśmy w stanie się w tym momencie w ogóle bronić. W ogóle widzieliśmy na przykład sytuację taką jak w Izraelu. Izrael ma najbardziej chyba rozwiniętą obronę przeciwlotniczą, największą, najbardziej jeśli chodzi o swoją przestrzeń powietrzną, a jednocześnie no, ten atak ze strony Iranu i kilku innych państw no, jednak nastąpił i kilka rakiet jednak doleciało. Znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w nowej zupełnie rzeczywistości, gdzie ta wojna jest prowadzona w zupełnie nowych formułach. Te drony szczególnie są też zagrożeniem w tym zakresie. Dobrze, ale panie pośle, przepraszam, nie rozmawiajmy teraz o tym, jak może wyglądać ta sytuacja. To zagrożenie, bo miejmy nadzieję, że ono nigdy nas nie dotknie, ale ja się pytam, bo to jest pewna decyzja polityczna. Sytuacja kopuły niemieckiej. No ja powiem szczerze, że Konfederacja i zawsze, ja także stałem zawsze na stanowisku, sojusze należy mieć. Natomiast my, jeśli sami się nie będziemy potrafili bronić, to nikt nas nie będzie bronił. Nie możemy liczyć na to, że ktoś... liczyć na NATO. Znaczy, prawda jest taka, że... No ale to ma być system, sojuszu, który jest obok jest NATO. Sojuszu, nie NATO, tylko obok NATO. Ja bardzo najważniejsze jest to, aby inwestować w swoje środki obronne, żeby inwestować w to, żeby móc choćby ten pierwszy atak jak najłatwiej
przetrwać, żeby, że jeśli będzie rzeczywiście czas próby także sojuszy, no tak jak powiedziałem, no, nikt nie będzie chciał bronić państwa, które samo się nie chce bronić, które samo nie wydaje na swoje bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, to na moment zmieniamy temat, bo do bezpieczeństwa będziemy powracać za chwilę połączenie z Nowym Jorkiem, ale ponieważ w mediach dzisiaj sporo się informacji przedostało o tym słynnym raporcie dotyczącym pana dziś ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Mowa była o tym, że miał być inwigilowany i Orlen miał zamówić taki raport na temat pana Sienkiewicza, no ale z tych informacji, które dziś dotarły do opinii publicznej, wynika, że pan Bartłomiej Sienkiewicz przez całe lata fantastycznie funkcjonował ze spółką Orlen. No na tyle fantastycznie, że podobno jego zysk netto z tej współpracy osiągnął poziom w ciągu kilku lat 7,5 miliona złotych. Pan poseł Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości, jak pan poseł patrzy na te doniesienia, być może powinniśmy zobaczyć ten raport, bo to mowa jest, pan Sienkiewicz mówi inwigilacja, ale tutaj są jakieś ciekawe informacje, bo nikt do tej pory nie wiedział, że pan Bartłomiej Sienkiewicz, przecież w tym czasie był też ministrem, że on takie działania jakieś podejmował, jakieś oceny, analizy dla Orlenu przygotowywał. Jak widać, niezwykle cenne. No, pan Budka razem z ministrem Sienkiewiczem wpadli w pułapkę, bo z jednej strony chcieli zaatakować Daniela Obajtka za to, że podejmuje się jakichś działań, które mają weryfikować bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej przy udziale Amerykanów. A z drugiej strony okazuje się, że głównym bohaterem jest pan Sienkiewicz. I teraz ja pierwszego dnia powiedziałem, pokażcie cały raport, jeżeli w ogóle zabieracie głos w tej sprawie. Bo chcemy poznać rolę, jaka przez wiele lat pełnił obecny minister konstytucyjny. W mojej ocenie reprezentowanie albo współpracowanie z firmami, które sprowadzają węglowodory z Rosji, plus zarabianie na tym około 7 milionów złotych, naprawdę sprawa i historia, której warto byłoby się przyjrzeć, za co on te pieniądze brał, bo w normalnej sytuacji mamy dwa scenariusze. Albo nie robił nic i wyciągał pieniądze z Orlenu i to wymaga wyjaśnienia, a wręcz odpowiedzialności, albo rzeczywiście zarobił na te 7,5 miliona, ale to oznacza, że był kluczowym graczem z punktu widzenia ściągania węglowodorów z Rosji. Ale pan jest w ogóle każdy zaskoczony tą informacją, jest dla niego kompromitujący. Że pan Sienkiewicz był taką ważną postacią przez całe lata w Orlenie, bo przecież opinia publiczna o tym nie wiedziała. Myśmy nie wiedzieli, bo on formalnie żadnego stanowiska nie zajmował. No, ale... To była firma, która współpracowała z Orlenem i on nie był zatrudniony. Informacja o tym, że zarabiał bardzo dużo na Orlenie, była publiczną. Już to się pojawiało gdzieś. Natomiast to, że aż tyle i to, że ma to związek również z kooperacją z podmiotami rosyjskimi, no tego nie słyszeliśmy. Więc jeżeli ktoś mówi A, proszę powiedzieć B. Chętnie bym przeczytał od początku do końca ten raport. Budka z pewnością będzie się obawiał tego. Ja słyszałam przed chwilą pana posła Marka Jakubiaka z Kukiz 15. Panie proszę, coś w tej sprawie? Bo widzę, że no coś... oczywiście. To jest łańcuchek góry lodowej. Teraz te wszystkie dziewice orleańskie, które uważają, że ludzie, którzy zarobili tam po kilkaset tysięcy złotych, oni po prostu zwyczajnie kradli, nie kradli, tylko zarabiali, tak zwane bez udowodnienia faktu pracy, a Sienkiewicz 13 milionów około wyciągnął z Orlenu. Mało tego, w 18 roku jeszcze wyciągnął 123 tysiące. Ale to nie koniec, pani redaktor. Żeby tak jeszcze ten gwóźdź dobić do tej trumny, to jeszcze kanclerz Niemiec od Orlenu 200 tysięcy euro. Wcześnie. Słucham? Ja mówię, że na trumnę to trochę za wcześnie. No ale rozumiem, panie pośle, że to jest jednak przenośnia, że pan poseł Jakubiak nie chce pana ministra Sienkiewicza już do trumny pakować. Życzymy panu ministrowi zdrowego i długiego życia. Ja mam taką nadzieję. Ja, pani poseł, nie jestem z Platformy Obywatelskiej, żebym ludziom źle życzył. Natomiast ja chcę po prostu, żeby ludzie, którzy w hipokryzji... Ja pani nie słyszę. Dobrze, szanowni państwo, ale sprawa jest, myślę, że no, o tyle ciekawa, że do tej pory rzeczywiście, tak jak pan poseł mówi, pewne informacje się pojawiały, gdzieś to tam funkcjonowało, ale tak naprawdę to chyba nikt tego poważnie nie traktował, tak? To znaczy, to było to postrzegane jako jakieś tam pogłoski, być może w ogóle niesprawdzone i niepotwierdzone informacje, no ale jeżeli już jest mowa o tym, że został zamówiony raport w jakiejś firmie amerykańskiej i że za duże pieniądze, to może rzeczywiście zobaczmy i przeczytajmy wszyscy. Pani poseł Elżbieta Burkiewicz z Polski 2050 jest ciekawa.
Oczywiście, że jestem ciekawa, natomiast najbardziej jestem ciekawa tego, dlaczego ktoś zamawia raport za 500 000 złotych w amerykańskiej firmie. Nie mamy w Polsce firm, które robią tego typu rzeczy. To jest pytanie, czy to przypadkiem nie był raport zrobiony na zamówienie, bo myślę, że moglibyśmy ufać naszym służbom, jeżeli władza, która no, decydenci w Orlenie i polityczni, którzy wtedy rządzili, mogli to zrobić za pomocą polskich służb lub mieli jakieś podejrzenie. Dlaczego to nie było zrobione u nas w Polsce, tylko to dopiero byłoby larum, gdyby służby były wykorzystywane, żeby śledzić polityka, ja bym zadała jeszcze inne pytanie. Polityka opozycji ówczesnej. Właśnie państwo, to, że amerykańska niezależna firma to zrobiła, to jest wartość tego raportu. Ja bym rzeczywiście chciał go zobaczyć, bo jeżeli byłoby tak, że do tej pory była mowa o tym, że tam zarabiał, każdy sądził, że wyciąga pieniądze, a nie pracuje. Panie pośle, może ale sprawa pan jest dużo poważniejsza. O tym, że na przykład 1 000 000 złotych został w Orlenie gdzieś bokiem przez jakieś lewe interesy przesunięty, nie wiadomo gdzie, zniknęły pieniądze. I żeby to, się jeszcze nie okazało, że któryś z waszych ludzi w tym uczestniczy. Z moich ludzi nie, bo my jesteśmy ruchem Polska 2050, jest ruchem obywatelskim początkowo, przekształciliśmy się w partię i nie może pan mówić do mnie, że nasi ludzie, bo ja nie mam żadnych ludzi. Ja państwo macie po już przeróżne doświadczenia. No, ja nie mam doświadczeń. Chociażby dolnośląskie afery śmieciowe i tak państwo, dalej. No. Pozostańmy przy tym raporcie, bo suma robi wrażenie. No, wielkie miliony złotych. Pani poseł się zastanawia, czy dlaczego polskie służby tego nie robiły. No, rzeczywiście, można powiedzieć, że gdyby polskie służby taki raport sporządziły, to chyba tutaj ta sytuacja byłaby mniej przejrzysta. Rozumiem, że w tej sytuacji było zamówienie, było opłacone. Można oczywiście dyskutować. Jeśli chodzi o Orlen, to myślę, że dobrym rozwiązaniem byłaby komisja śledcza, bo to, co się działo w Orlenie i co się działo z cenami paliw, szczególnie przy... Ale przepraszam, ale pani poseł, pani uważa, że działalność pana Sienkiewicza w Orlenie wymaga komisji śledczej? Nie, ja mówię o Orlenie jako o firmie, która... To jest bardzo dobry pomysł, a mam propozycję, żeby przewodniczącą była pani Jachira. To naprawdę już będzie. Szanowni Państwo, ale na moment zawieszamy dyskusję. My na pewno do tego tematu wrócimy. 7,5 miliona złotych to by miał być zysk netto, które spółki związane z panem ministrem Sienkiewiczem tyle miały zarobić na współpracy z Orlenem. Panie pośle, moment, bo musimy się przenieść do Nowego Jorku. Tam jest Michał Rachoń. Witamy bardzo serdecznie. My mówimy dobry wieczór, tam jest dzień dobry. No właśnie, Trump Tower za Michał. I w perspektywie kilku najbliższych godzin będzie tam właśnie, zdaje się, że w tym Trump Tower, spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Pan premier Donald Tusk był pytany o to spotkanie. No i z pewną taką ironią się wypowiadał, mówił, że to na pewno będzie kontrowersyjne, więc to jakby na tym się skupił. Co prawda reakcja Białego Domu jest zupełnie inna. Amerykanie mówią, poprzez rzecznika Białego Domu, mówią, że to jest po prostu taki zwyczaj, i który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskiej polityce od lat, że te spotkania również z pretendentami są i nikt nie ma z tym żadnego problemu. To jak to w takim razie wygląda? Kontrowersyjne z całą pewnością i bardzo mocno krytykowane przez obie strony amerykańskiego sporu politycznego są rzeczy, które robi w polityce międzynarodowej Donald Tusk. Zwróćmy uwagę, mniej więcej miesiąc temu, bezpośrednio po spotkaniu, które odbyło się w Białym Domu, w którym brał udział zarówno premier Tusk, jak i prezydent Rzeczpospolitej, Donald Tusk po powrocie do Europy natychmiast wziął udział w spotkaniu, które w sposób oczywisty wskazywało, że to ten polityk, to właśnie Donald Tusk, myśli o perspektywie Europy i europejskiej geopolitycznej pozycji w kontrze, w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dokładnie to samo powiedział Donald Tusk przed wylotem prezydenta Stanów Zjednoczonych do prezydenta Polski do Stanów Zjednoczonych.
mówiąc o tym, że Europa ma być politycznie, gospodarczo równie silna albo nawet silniejsza niż Stany Zjednoczone i Rosja razem wzięte. Więc jeśli mowa o kontrowersjach, to z całą pewnością o kontrowersjach w Stanach Zjednoczonych mówi się w kontekście działalności antyamerykańskiej po prostu Donalda Tuska. Zresztą w ten sposób między innymi telewizja Newsmax kilka tygodni temu komentowała ostatnie wypowiedzi polskiego premiera. Tak również interpretowane są wszystkie te sygnały, które mówią o skłanianiu się w stronę Europy głównie jako partnera w myśleniu o bezpieczeństwie zamiast relacji transatlantyckich. Natomiast to, co odbędzie się dzisiaj tutaj w Trump Tower właśnie, spotkanie pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, to spotkanie, które z całą pewnością będzie miało co najmniej kilka perspektyw. Po pierwsze perspektywę wyborczą. To jest powód, dla którego interesują się tym spotkaniem również amerykańskie media. To jest powód, dla którego między innymi agencja AP podała informacje na ten temat. Jest również perspektywa, i to właśnie w Stanach Zjednoczonych ma znaczenie, związana z wielkim sporem, który jest w samym centrum sporu amerykańskiego o sposób zaangażowania Stanów Zjednoczonych poza granicami, a konkretnie o wojnę na Ukrainie. W tej bowiem sprawie Donald Trump prezentowany jest jako człowiek niechętny Ukrainie, tak to jest prezentowane. A żeby wygrać wybory prezydenckie, Donald Trump prowadzi w sondażach, jest konieczne pewne zmodyfikowanie tego sposobu myślenia, tej linii ataku, wektoru ataku na Donalda Trumpa. Andrzej Duda jest politykiem jednoznacznie kojarzonym z wsparciem Zachodu dla Ukrainy i w tym sensie to spotkanie ma na pewno takie znaczenie. Oczywiście ma również znaczenie ze względu na polskich wyborców albo wyborców o polskim pochodzeniu, których w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo. Ja na przykład na lotnisku kontrolowany byłem przez oficera z polskim. Tak, ja słyszę. O, no właśnie, no mamy opóźnienie. Michał jest daleko stąd, cały ocean nas dzieli. Ale przepraszam, jedno pytanie, bo to jest bardzo ważny temat, rzeczywiście temat bezpieczeństwa Ukrainy, bo z jednej strony, tak jak powiedziałeś, pan prezydent Andrzej Duda kojarzony jest od samego początku tej wojny, wybuchu pełnoskalowej wojny, jako orędownik wsparcia dla Ukrainy, bo ewentualna przegrana Ukrainy będzie miała dramatyczne konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa naszego regionu, ale jednocześnie przy tych uwarunkowaniach, o których mówiłeś, związanych z obecnymi wypowiedziami pana prezydenta Donalda Trumpa, pan prezydent Andrzej Duda jest też tym politykiem, który nawiązał z prezydentem jeszcze wówczas Donaldem Trumpem taką dość dobrą relację. Wiemy o tym, te relacje były bliskie. Czy w takim razie też ten aspekt taki czysto ludzki może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa już nie tylko Polski, ale całego naszego regionu i oczywiście Ukrainy? On oczywiście znaczenie ma, ale przez ten pryzmat fundamentalnymi kwestiami są kwestie wielkich interesów. Amerykanie lubią dobre relacje personalne, jeśli wiążą się również z wspólnymi interesami. Przypomnijmy, samoloty F-35 lecące nad Białym Domem to wielkie interesy. Ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska o europejskim systemie obrony rakietowej tutaj zwróciły uwagę i przypomniały historię z roku 2008, kiedy Donald Tusk jako premier Polski de facto doprowadził do wywrócenia amerykańskiego projektu tarczy antyrakietowej George'a Busha. I to w kontekście ostatnich wypowiedzi Donalda Tuska tu jest przypominane. Ja przez grupę czy osób, dziennikarzy, którzy obserwują to, co dzieje się w Polsce, byłem o to pytany już dwukrotnie i dwukrotnie w kontekście rzeczy, które przecież opisaliśmy, które opisane były w naszym wspólnym ze Sławomirem Cenckiewiczem serialu Reset, w odcinku, w którym mowa jest właśnie o tej kwestii, bo te sprawy dziś wracają, bo wraca sprawa tarczy antyrakietowej między innymi ze względu na atak Iranu na Izrael i kontekst wypowiedzi Donalda Tuska.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Michał Rachoń spod Trump Tower. Tam dosłownie w perspektywie kilku godzin odbędzie się spotkanie pana prezydenta Andrzeja Dudy z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych i kandydatem, w tej chwili liderem sondaży, panem prezydentem Donaldem Trumpem. My oczywiście trzymamy rękę na pulsie. W okolicach 21 polskiego czasu wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy też będziemy je państwu pokazywać, ale powracamy do studia. Wielkie dzięki. Pozdrawiamy, Michale. W studio Telewizji Republika, przypomnę, pani poseł Elżbieta Burkiewicz, Polska 2050, pan poseł Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, a w połączeniu mamy, o, mamy gości, wszystko w porządku. Pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15 i pan poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji. Rozmawialiśmy, przypomnę, o raporcie, który został sporządzony przez amerykańską firmę na zamówienie Orlenu. Miał dotyczyć różnych aktywności dla tej spółki na przestrzeni lat, między innymi pana dzisiejszego ministra, a przecież wtedy też ważnego urzędnika różnego, różne funkcje pan poseł, pan minister Sienkiewicz wówczas zajmował, pana Bartłomieja Sienkiewicza. Z tego raportu ma wynikać, takie są informacje, przecieki prasowe, że zysk netto tych spółek powiązanych z panem ministrem Sienkiewiczem miał sięgnąć na przestrzeni kilku lat 7,5 miliona złotych. Czy pan poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji jest zainteresowany tym, żeby opinia publiczna zobaczyła sobie ten raport, skoro się tyle o nim mówi? Jedni mówią jako skandal, drudzy mówią, tam są bardzo ważne informacje dla spółki Orlen i bezpieczeństwa państwa. To może po prostu wszyscy powinni przeczytać. Oczywiście, że całą wartość tego raportu należałoby upublicznić, no bo jeśli w ogóle ten raport był właśnie na zamówienie w sytuacji, gdy są doniesienia przecież, że prawie ponad 1,5 miliarda złotych wydano na ropę, której nie dostaniemy i którą nawet nie odzyskamy tych pieniędzy. A teraz się okazuje, że w czasach, gdy że Orlenem rządził pan Obajtek, jeszcze Bartłomiej Sienkiewicz dostawał za to jakieś ciężkie, nie za to, przepraszam, dostawał przy tej okazji jakieś ciężkie miliony za różnego rodzaju, pytanie właśnie, jaką pracę. No te ciężkie miliony miał dostawać wcześniej. Później te sumy już były mniejsze. Przynajmniej takie są informacje prasowe. To jest właśnie pytanie. Daniel Obajtek doprowadził do skończenia współpracy. No, jakby to, proszę nie mieć faktów. To jest pytanie właśnie. No, ja mam nadzieję, że ten raport to wyjaśni, dlaczego ta współpraca była kontynuowana. Ale przecież prezes Daniel Obajtek był w 2017 roku chyba powołany na szefa Orlenu, a w 2018 roku skończyła się współpraca, a trwała przez całe lata wcześniej. Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 2015 roku i akurat na spółki Skarbu Państwa bardzo szybko skoczyło. Znaczy, tam akurat byli pisowcy nominanci właśnie w tychże spółkach Skarbu Państwa, także w Orlenie. Więc Jasiński. Jasiński, dokładnie. Natomiast więc warto byłoby przeanalizować, jakie były to powiązania, jakie były powiązanie z panem Bartłomiejem Sienkiewiczem i za jaką pracę uzyskał te pieniądze. Ja niestety nie wiem, ja nie mam pojęcia. Rozumiem ten raport, chciałbym go przeczytać, ale nie miałem okazji go przeczytać. Są tylko jakieś doniesienia, informacje, które przeciekają, więc ciężko mi się bardziej do tego odnieść. Mogę tylko się podkreślić, że tak, warto byłoby, żeby opinia publiczna dowiedziała się o tym. Czyli pan poseł jest za ujawnieniem raportu. Jak najbardziej. Ale pan poseł Tumanowicz prezentuje jakąś, szyję jakąś fikcję zupełnie irracjonalną, irracjonalną. To znaczy Daniel Obajtek zorientował się, jakie firmy współpracują z Orlenem. Rozwiązał z nimi umowę i to było na tyle dla nich podejrzane, że zlecił jeszcze raport, żeby zweryfikować, co oni robili przez ten czas. Więc mówienie tu o jakichś powiązaniach, współpracy jest w pana wydaniu całkowicie niepoważne. No proszę nie brnąć w takie absurdy, bo nikt w to nie uwierzy. Takie absurdy. On zerwał tę współpracę i jeszcze kontrolował pracę, którą wykonywał pan Sienkiewicz, bo była bardzo podejrzana i miał do niego poważne uwagi, więc nie popadajmy w absurd. Rozumiem, że pani poseł Elżbieta Burkiewicz, Polska tak. 2050. Na temat pana Obajtka to myślę, że jeszcze będzie trzeba dużo, dużo różnych spraw będzie do wyjaśnienia i porozmawiać na jego temat. Achirę, tak. Natomiast program byłby nieudany, gdyby nie padło z 5 razy niemieckie, ci niedobrzy Niemcy i jakby nie padła pani Achira. Ale Scholz kogo reprezentuje? No, on przyjechał i powiedział, zrzućcie się, pomóżcie nam zbudować tarczę. Panie pośle, w ogóle rozmawiamy tarczy. W tej chwili o raporcie. Dobrze, jest jakiś raport. Doprowadzi pani to, że ten raport poznamy?
No przecież to jest wasza koalicja. Niech pani pójdzie do kolegi Budki. Pani poseł mówiła, że chciałaby się zapoznać. Ale chce chcieć, ale może to spowodować. Ja myślę, że jeżeli tam rzeczywiście są takie przerażające rzeczy, to tym się powinna zająć prokuratura. Ale to, przepraszam, pani poseł, to ja dopytam, czy ta informacja o zysku netto w wysokości 7,5 miliona złotych, to jest dla pani przerażająca informacja? Nie. Pani redaktor, my tu mówimy cały czas o doniesieniach, ponoć jakieś... Nie, ale sama pani powiedziała, że jeżeli tam są porażające informacje... No jeżeli tam są, to trzeba się tym zająć, bo to są rzeczy. Ale ta informacja już panią poraża? Ja tej informacji nie znam. W tej chwili mi pani o niej powiedziała tak naprawdę. Natomiast o tym, że było zlecenie za 500 000 złotych na raport o jakimś o wyciąganiu pieniędzy na 7,5. Tak, ale tu powinniśmy zrobić dość dokładne dochodzenie o tym, co w ogóle się działo w Orlenie. O tym już przed chwilą wspominałam, ale widzę, że jakby rozmawiamy w tej chwili o panu na pasku jest pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz. Dlaczego państwo manipulujecie informacjami? A co to jest nieprawda, że był pułkownikiem? To nie jest nieprawda, ale w tej chwili to jest minister. Nie został zdegradowany, stopnie pozostają. No to są, ja mam wrażenie, że to jest nawet jakaś podkreślenie zasług. No dobrze, to ja bardzo państwu dziękuję, że rzeczywiście panu Bartłomiejowi Sienkiewiczowi dajecie te zasługi, także dziękuję. Nie, to nie my, to państwo polskie, bo te stopnie wojskowe nie Telewizja Republika przyznaje. No jest chyba zasłużony skoro i zna się na tym, co robi. Natomiast jeśli chodzi o raport, to właśnie reżyserka podpowiada, bo ja, szanowni państwo, tak się na tym nie znam, ale tu dostałam, myślę, że całkowicie wiarygodną informację, stopnie dożywotnie, więc jak ktoś nie zostanie zdegradowany, to nawet no po przejściu do rezerwy dobrze, jest oczywiście, pani redaktor, pan minister podpułkownikiem. Zazdroszczę pani tego, że ma pani podpowiedzi, także... No, świetne. Tam mam tutaj ucho i bardzo, bardzo dobry podpowiadacz. Szanowni państwo, ale to w takim razie zmieńmy temat. Cały czas ja przypomnę, że czekamy... A coś chciał powiedzieć pan poseł Marek Jakubiak? No oczywiście, żeby pani poseł lepiej się poczuła, to ja powtórzę, że Daniel Obajtek właśnie ujawnił, że był tajna umowa z wicekanclerzem Niemiec na 1 000 000 złotych, pani poseł. Znowu za konsultację. Co on mógł, pytam się, konsultować w Orlenie? Tak samo Sienkiewicz. Nie mówimy o 7, tylko o 13 milionach przychodu. Mówimy o tym, no, że to ale to poprzez jeszcze inne podmioty, panie pośle, to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Stąd też rozumiem, że tym bardziej sprawa powinna być wyjaśniona, bo widać, że został stworzony jakiś system. Natomiast Waldemarowi Budzie chcę wyjaśnić, że tu nie chodziło o żadną konfabulację, tylko chodziło o to, że do 18 roku pan Sienkiewicz, pułkownik minister, był współpracownikiem Orlenu za Prawa i Sprawiedliwości również. No. No ale to wyjaśniajmy wszystko. Od 17 roku był czyszczony ze spółki. Wyjaśniajmy wszystko, rozumiem, że raport dostarczy wiedzy i ważne, żeby był po prostu położony przed opinią publiczną i czytajmy, no i każdy może wyciągać wnioski. Ja się z panią redaktor zgadzam. Więc ja przypomnę tylko, że czekamy cały czas na wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale szanowni państwo, no do tego tematu będziemy powracać, tym bardziej, że jest przedstawiciel Polski 2050, więc... Przedstawicielka. Więc można też panią poseł zapytać i zapytamy za chwilę. Kiedy się dowiemy, pani poseł, ile będzie kosztował prąd po 1 lipca? 2 miesiące już zostały. Ja nawet nie pytam, ile będzie kosztował, tylko ja się pytam, kiedy się dowiemy. Kiedy się państwo dowiecie? Myślę, że jak będzie to ustalone. Natomiast ja na przykład dzisiaj byłam w Ministerstwie Klimatu, mieliśmy spotkanie. No to najświeższe informacje. Najświeższe informacje i mamy w tej chwili 6,5 miliarda złotych na program z KPO dotyczący czystego powietrza. 120 tysięcy rodzin. A ja mówię o tym, co wiem dzisiaj, dzisiaj dowiedziałam. To, jeżeli pani redaktor nie chce, żebym mówiła, to nie mówię. Motoryzacją interesuje, ale nie przyszedłem tutaj opowiadać o motoryzacji. Ja się motoryzacją nie interesuję. Tylko pani redaktor zadaje pytania. Ja się interesuję motoryzacją, może ma o motoryzację. Ale szanujmy panią redaktor. Nie, ja sobie poradzę. Natomiast pani poseł, myślę, że to jest informacja, która się po prostu ludziom należy. Ja nie mówię, ja nie pytam już o to, ile będzie. Trwają w tej chwili prace i na pewno nie będzie to trwało długo.
Natomiast... A długo to jest jaki czas? Znaczy, o jakiej perspektywie my w ogóle mówimy? Miesiąc, półtora miesiąca? Czy zdążymy do lipca, czy nie? To jest ważne. Panie pośle, na pewno zdążymy. Wszystko będzie zrobione tak, że będzie dobrze. A co się stało z tą ustawą, która została opublikowana, później zniknęła? Panie pośle, czy pan jest tutaj redaktorem, czy pani redaktor? Nie, ale przepraszam, ale państwo mogą rozmawiać ze sobą. Chciałabym obywateli poinformować, że mamy 6,5 miliarda, proszę państwa, z czystego powietrza. Ale co ma to z prądem? To ma tyle z prądem, że na przykład dzięki temu rodziny mogą zaoszczędzić na ogrzewaniu, więc w tym momencie... Ja o Feniksie mogę pani mówić bardzo długo, bo sam wynegocjowałem politykę spójności jako wiceminister funduszy. Mogę panu powiedzieć, jak to wyglądało negocjowanie tych środków. No to proszę opowiadać w takim razie. A nie więcej. Ale pani redaktor pytał o coś innego. Nie, ale przepraszam, szanowni państwo, ale naprawdę, znaczy my nawet dzisiaj rozmawiamy... mamy sytuację i zapowiedź. Przepraszam, panie pośle, bo my rozmawiamy na ten temat w zasadzie codziennie. Państwo nam też do Telewizji Republika bardzo serdecznie państwu za to dziękuję i zachęcam. Proszę przesyłać dalej. Przesyłają zdjęcia swoich rachunków prognozowanych. Tam są przeróżne wzrosty. Przepraszam, przenosimy się do Nowego Jorku. Pan prezydent Andrzej Duda. Pod siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Dzisiaj pierwszy dzień naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale te najważniejsze momenty właśnie związane z posiedzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w ustanowionym po raz pierwszy tygodniu zrównoważonego rozwoju. Miałem dzisiaj cały szereg bardzo ważnych spotkań. Pierwsze z przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli tak zwanej ECOSOC. Następnie z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego i teraz przed momentem właśnie skończyło się spotkanie z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkie spotkania bardzo ważne, omawialiśmy bieżące tematy. Po pierwsze związane w ogóle z rozwojem Polski i naszej części Europy, to zwłaszcza z panią przewodniczącą ECOSOC i przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego, który zarazem przewodniczy temu tygodniowi zrównoważonego rozwoju. Mówiłem o współpracy w ramach Trójmorza, o naszym rozwoju infrastrukturalnym, także o naszych planach, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury i inwestycje w naszej części Europy. No i teraz z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ten najważniejszy temat to była oczywiście kwestia bezpieczeństwa. No i dwa wielkie kryzysy, z którymi dzisiaj mamy na co dzień do czynienia, a mianowicie ten, który wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę i ten, który toczy się w tej chwili na Bliskim Wschodzie od października zeszłego roku po ataku Hamasu, czyli wojna w Strefie Gazy. To były dwa najważniejsze tematy, o których mówiliśmy. Sekretarz generalny mówiłem, jak to w tej chwili widzę. Podkreślałem bardzo mocno, że musimy uczynić wszystko, żeby Rosja nie wygrała wojny na Ukrainie. To jest dzisiaj w moim przekonaniu najważniejszy obowiązek, jaki spoczywa na tych krajach, które nazywają siebie wolnym, demokratycznym światem. My do niego przynależymy dzisiaj i dzisiaj naszym obowiązkiem, tak jak i całej tej wspólnoty, jest właśnie wspieranie Ukrainy w tym, żeby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją. Mówiłem, że te miesiące, które przed nami, będą kluczowe na pewno i że trzeba wszędzie zabiegać o to wsparcie. Rozmawialiśmy również o uchodźcach z Ukrainy, którzy są w Polsce, no ale rozmawialiśmy oczywiście również o Strefie Gazy, no niestety o naszym rodaku, który został zabity w wyniku izraelskiego ostrzału, o sytuacji kryzysu, który tam jest, o potencjalnych zagrożeniach kryzysem także uchodźczym w związku z wojną w Strefie Gazy. Wszystkie te najważniejsze, główne tematy związane z bezpieczeństwem omówiliśmy z sekretarzem generalnym. Sekretarz generalny bardzo nam dziękował za kilkakrotne, bardzo gościnne i życzliwe przyjęcie w Polsce, kiedy podróżował na Ukrainę, kiedy prowadził negocjacje dotyczące tego porozumienia zbożowego. Rzeczywiście przyjmowaliśmy pana sekretarza generalnego w naszym kraju w trakcie jego podróży na Ukrainę. Mamy bardzo dobre relacje i sekretarz generalny też podkreślał niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o stanowienie takiego oparcia dla pomocy Ukrainie ze strony krajów wolnego świata. No, rozmawialiśmy o zrównoważonym rozwoju, o tygodniu zrównoważonego rozwoju, który teraz właśnie ma miejsce, rozpoczął
Narodach Zjednoczonych, o jutrzejszej debacie także, w której ja będę uczestniczył. Mam tam jedno z kluczowych wystąpień. Także przed nami jutro tutaj dzień obrad w ONZ-cie i mogę powiedzieć śmiało, że jestem rzeczywiście zadowolony z tych dzisiejszych spotkań, bo one przebiegały w bardzo życzliwej atmosferze, z wielokrotnym podkreślaniem tutaj naszego dorobku tych ostatnich lat i także naszego wkładu w dzisiaj budowanie tego, co się nazywa ładem i bezpieczeństwem na świecie. Panie prezydencie, o czym będzie pan rozmawiał dzisiaj z Donaldem Trumpem i czy nie obawia się pan, że to może nieco zantagonizować administrację Joe Bidena, że panowie się spotykają? Szanowni Państwo, to wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj w perspektywie kilku godzin pan prezydent Andrzej Duda spotka się z panem prezydentem Donaldem Trumpem, dziś kandydatem, a byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. My rozmawiamy w studio. Mam nadzieję, że mamy też polityków w połączeniu. Szanowni Państwo, pytanie cały czas to samo, które zadajemy i czekamy na odpowiedź, kiedy dowiemy się, jakie będą ceny prądu? Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. No, to jeszcze tutaj ja ciągle przypominam tweet pani poseł Żukowskiej, która mówiła o tym, że dobrze, że to 1 lipca przypadnie ten wzrost cen prądu, dlatego, bo to jest lato, jest ciepło i Polacy się nie zorientują, więc będzie można to jakoś zahamować, jakoś zakryć, zatuszować. Znaczy, mówmy się, no, ceny prądu, ceny w tym zakresie będą, czy kiedy się dowiemy? No, Polacy się dowiedzą po prostu przy płaceniu rachunków. Już płacą ogromne rachunki, to przecież wiemy wszyscy, no, niepotrzebne byłyby te wszystkie tarcze. Nie, ale przepraszam, bo pan mówi, rozumiem, też ironizując, że się dowiedzą Polacy wtedy, kiedy dostaną rachunki. Ale naprawdę, jest takie poczucie, bo my też od państwa, naszych widzów odbieramy te sygnały. Jest takie poczucie niepewności, tak? Znaczy nie wiemy, ile będziemy płacić i nawet nie wiemy, kiedy się dowiemy. A to jest elementarne. Przepraszam, pan poseł dokończy, pan poseł Witold Tumanowicz. Niejednokrotnie z mównicy pytałem się o to, na przykład, jaka będzie realizowana strategia redukcji emisji CO2, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na 55% redukcji emisji. Natomiast no, Urszula Zielińska już mówiła i zapowiadała 90%. Taki jest cel też, takie jest zalecenie Rady Unii Europejskiej. No, dlatego teraz pytanie jest, jaki jest cel tego rządu? Znaczy to ceny prądu nie są wyabstrahowane od polityki, jaka jest stosowana. No dobrze, to w takim razie przewidywanie. Panie pośle, czy się dowiemy przed wyborami europejskimi, czy po wyborach europejskich? Nie wierzę w to, żebyśmy się dowiedzieli przed wyborami. Tak samo no, nie jest to w interesie oczywiście partii rządzącej, koalicji całej rządzącej, żebyśmy się o tym dowiedzieli. No chyba, że podwyżka będzie niewielka, no to wtedy rozumiem, że będzie informacja przed wyborami. A czy w ogóle musimy się przygotować na to, że jeśli będziemy kontynuować tę szaleńczą politykę Zielonego Ładu we wszystkich obszarach, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie rolnictwa, to będziemy mieli do czynienia ze wzrostem cen prądu. Jeśli nie będziemy mieli zastępstwa w postaci stabilnego źródła energii, jakim jest energetyka jądrowa, a będziemy wcześniej wygaszać te źródło, jakim jest energia pozyskiwana z węgla, ponieważ ciągle jest to na poziomie 70% w Polsce, to będziemy mieli do czynienia po prostu ze wzrostem cen za energię. Znaczy, to jest po prostu naturalna konsekwencja tejże głupiej polityki, która jest... No i pan poseł Marek, Jakubiak, przepraszam, bo czas nas goni. Pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Panie pośle, myśli pan, że poznamy te ceny przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy po? Ja już trochę lat żyję na tym świecie i powiem, że ja jeszcze nie spotkałem takiego rządu, w którym niczego nie wiadomo. Nie wiadomo nic na temat obronności, nie wiadomo. Odpowiada za to Kosiniak-Kamysz, ale wypowiada się Tusk. Jeżeli chodzi o prąd, podobno zdrożeje. Pamiętamy, że chleb miał kosztować 30 zł. Ale pamiętamy, że benzyna miała być po 5,19. No bo to jest koalicja 5,19, tak bym ją nazwał. Bo to jest po prostu synonim tego całego rządu, to jest po prostu 5,19. Pani poseł nie może tam usiedzieć, żeby się nie odezwać. To jest właśnie przykład tego całego... Ja wezmę panią poseł w obronę. A dlaczego ma się nie odzywać? No mam co patrzeć. Dyskutować to bardzo dobrze. No gorzej właśnie, gdyby nie było dyskusji. Jak jest dyskusja, to jest stan naturalny. Dziękuję pani redaktor za...
Ale mam panią poseł akurat znam z Komisji Ochrony Środowiska i wiem, że jest osobą wszechmiar kulturalną. Natomiast teraz ja mówię, nie słyszę pani, czy dyskomfort. Mówię o tym drugi raz. Nie no, jednak coś pan słyszy. Panią ja zawsze już słyszę. Tak, rozumiem, że to pewien wybieg, żeby panią poseł speszyć i ewentualnie wykorzystać ten moment. Pani redaktor, powiem tylko tyle, że naprawdę martwi mnie rząd, który niczego nie wie. Naprawdę. Ja się zapytałem o prostą rzecz, a czekam już kilka miesięcy na odpowiedź w ramach interpelacji. Ile w Izraelu polskich paszportów się wydaje? I nikt nie jest w stanie mi tego odpowiedzieć. Za Prawa i Sprawiedliwości czekałem na to 30 dni. A tutaj czekam i czekam. No. Ale sprawa jest ministrów i wiceministrów. Przepraszam, pan poseł Waldemar Buda. To jest największy rząd w historii, ale skala bałaganu, jaka jest w tym rządzie, jest nieprawdopodobna, ale kulminacją tego jest resort pani Henik-Kloski. Ja w ogóle z tego miejsca mogę państwa zapewnić, do eurowyborów ja państwu, jeżeli pani Henik-Kloska tego nie przekaże, to ja przekażę informacje, jakie mają plany w zakresie prądu. Wyrwę to z resortów, z biurek i przyniosę tę ustawę i pokażę, że ona tego nie pokaże. Już raz mi się udało. Jeden projekt pokazałem, później go wycofała. Później znalazłem inny projekt, będąc w Ministerstwie Klimatu. Również go państwu pokazałem. Wtedy wzięli się do pracy i prawdopodobnie ten kolejny projekt jest wynikiem tego, że poprzedni się pojawił. Skandaliczny. I nie może być tak, że do 9 czerwca nie będzie nic przygotowane, bo pamiętajcie państwo, żeby zmieniać taryfy. Żeby zmieniać taryfy, to trzeba złożyć wniosek przez spółki energetyczne. Po pierwsze. Po drugie, prezes URE musi się wypowiedzieć. Na ten moment nie ma żadnych wniosków. Panie pośle, to dopytam, bo chciałabym, żeby jeszcze jest pani senat, poseł, jest prezydent. Pani poseł może panie pośle, nie zgodzę się absolutnie ale z tym, że... Czyli pan, ale przepraszam, ja tylko dopytam. Czyli pana zdaniem ceny będą pokazane ludziom przed wyborami czy po wyborach? Mówię o wyborach europejskich. Jeżeli pani Henik-Kloska tego nie zrobi, to my to zrobimy. Ja to zrobię i udostępnimy plany rządu w tej sprawie. One nie mogą być ukrywane. To są informacje publiczne. Jeżeli nie chcą pokazać ustawy, to my ją sami znajdziemy. Pani poseł Elżbieta Burkiewicz, Polska 2050, czyli ta sama formacja, z której jest pani minister. Tak, dokładnie. I uważam, że w ministerstwie w tej chwili dopiero się robią porządki, bo tam jest to, co wy... Straszny bałagan tam zastałem. Teraz? Co pan tam robił? Przecież pan już nie jest w tym ministerstwie. Na kontroli poselskiej byłem już, dwukrotnie. A, rozumiem, no dobrze. No ja byłam ostatnio na kontroli poselskiej w spółce Skarbu Państwa, którą jeszcze obejmuje wasz nominat i nie zostałam w ogóle wpuszczona do tej spółki, także pan miał szczęście, że został wpuszczony. Ma pani wielkie zainteresowania. Co z prądem? No niektórzy nie lubią wpuszczać gości, na przykład wspomniany dzisiaj wielokrotnie pan minister Sienkiewicz nie wpuszcza Telewizji Republika. Do ministra. Zgodnie z ustawą bardzo kulturalnie. Pani poseł nie ma prawa kontrolować spółek. Dobrze, przepraszam, pani poseł, ceny będą podane przed wyborami europejskimi W tej chwili nie jestem pani w stanie powiedzieć, bo ja jeśli coś mówię, to mówię to na podstawie tego, co wiem, a nie to, co sobie wymyślam. Tak? I to nie, doceniam. Nie powiem pani, czy to będzie jutro, czy to będzie za tydzień. Nie, ja ale pytam, czy to będzie przed 7 czerwca. Na pewno po wyborach. A dlaczego pan tak uważa, że na pewno po wyborach? Na 100%! Ale dobrze, ja od razu powiem, że się na zakłady nie zgadzam, żadnego hazardu. Żadnego, ja się też... Prawda jest taka, że podwyżka będzie o 50% i nie ma chętnego, żeby to powiedzieć. Plan jest taki. No, ale pan się pani Henik-Kloska ma wyjechać do Europarlamentu, wtedy mają te informacje wyjść. Będzie takie, można powiedzieć, brak ministra. On przeprowadzi te zmiany i później powołają kolejnego ministra, żeby nikt za to nie ponosił odpowiedzialności. Ale... My jesteśmy winni to obywatelom. Muszą się o tym dowiedzieć przed eurowyborami, po prostu. Panie pośle, były plany takie, żeby nam produkcja prądu była z OZE, tak? A pamiętam, Henik-Kloska przedstawiła taki projekt Lex Wiatrak. Ja pamiętam doskonale tę sytuację. Mówię o tym, że z KPO mogliśmy... Potem już nie powinna być w ogóle powołana na ministra klimatu. Po tym, co zrobiła. Siemens napisał jej ustawę. Ja się zapytam... Dlaczego blokowaliście do Sejmu, tak długo KPO i ile do Sejmu, to kosztowało? A to będziemy wyjaśniać. Ale co będziecie? Półtora roku Donald Tusk z Ursulą von der Leyen blokowali te pieniądze. Powołamy komisję w Parlamencie Europejskim, która wyjaśni, dlaczego stracimy od 6 do 16 miliardów euro. Dzięki temu, że się umówili na to, żeby blokować pieniądze Polakom. Co się okazało? Teraz odblokowali KPO na podstawie ustawy prezydenckiej z 2022 roku. To już wtedy te pieniądze mogły być odblokowane. Wyjaśnimy to, ma pani rację. Wyjaśnimy.
czego tu brakuje? Brakuje tu białej szaty, żeby pan mógł założyć i powiedzieć, że jest tu pan rycerzem bez skazy, który w ogóle nic się nie działo. Dlaczego teraz te pieniądze zostały odblokowane? Przecież nie ma żadnych zmian. 11 razy we wniosku powołali się na ustawę prezydencką. Jak wyglądał u nas wymiar sprawiedliwości? A co się zmieniło od tego czasu? Co się zmieniło od grudnia? No nie, proszę ja być po poważnym. Prostu... Nie, ale to bardzo ciekawe. A co się zmieniło? To się zmieniło, że zaczynamy być zgodni z tym, z wyrokami, jakie nam... Na litość włoską. No. Na litość żadnej włoską. Ustawy nie przeprowadzili, praworządność wprowadzili. Nie, ale przepraszam, no ale przecież sędziowie, jacy byli, co robi tacy pan, są. Nasz minister Bodnar, minister sprawiedliwości w tej chwili? To rzeczywiście bardzo dobre pytanie. Właśnie robi porządek z tym, co nie przeprowadził żadnej nowelizacji przepisów, które by wpływały na praworządność. Przepraszam, szanowni państwo, leży kilka zamówionych ekspertyz konstytucjonalistów, z których wynika, że pan minister Bodna łamie prawo, znaczy konstytucję w ogóle. Pan poseł Witold Tumanowicz. Panie pośle, czy pan wie, co zwracam się do pana posła Tumanowicza, co robi pan minister Bodnar? Nie no, to właśnie przejmuje władzę dla swoich, łamie ustawy, działa prawem kaduka, wszystko to... No ale to za to, KPO prawda jest taka, że to był właśnie wypłacone? ten warunek, który był jedynym kamieniem milowym, prawdziwym kamieniem milowym. To był ten kamień milowy, który został spełniony i tak naprawdę w tym momencie pieniądze popłynęły. Ale to nie może być bezkarne, panowie, no chyba się zgodzimy, tak? To nie może być bezkarne, to co przez oczywiście, że nie może. 16 miliardów euro. Podatki, europejskie podatki, europejski dług, wszystkie ozusowanie umów cywilnoprawnych, oskładkowanie, to wszystko są rzeczy, które będą za chwilę wprowadzane ze względu na to, że na te kamienie milowe zgodził się rząd Mateusza Morawieckiego. Natomiast jak widać, pieniędzy za to nie dostaliście. Przejął władzę koalicja Uśmiechniętej Polski, nagle się okazało, że te pieniądze po prostu zostają odblokowane tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie na zachętę. Bo przecież absolutnie żadna... A na zachętę do czego? Pan wie? No to... Sprawa jest dużo poważniejsza. Pakt migracyjny, dyrektywa budynkowa. To były pewnie warunki odblokowania tych środków. I w piątek zgoda na Radzie Unii Europejskiej na dyrektywę budynkową. W poniedziałek przelew. Przypadek? Ale wiecie państwo, bo to jest naprawdę straszne, bo przecież nie wiem, czy po prostu ludzi za durni się ma. Przecież tyle dowodów na to mamy. Przecież to jasne i klarowne oświadczenia były nawet tychże nominatów europejskich, że środki uwolnimy wtedy, kiedy zmieni się w Polsce władza. Władza się w Polsce zmieniła, środki zostały częściowo wypłacone. Zła wiadomość dla rządzących dzisiaj jest taka, że nie będą wypłacone w całości, dlatego że Unia nie ma tych pieniędzy, ponieważ już je dawno skonsumowała. I jeżeli nam te ochłapy dają, to nie po to, żebyśmy zainwestowali je w przemysł albo w ludzi. Nie, w wiatraki Made in Germany. Pani będzie na pewno zadowolona. A pamiętajmy, szanowni państwo, musimy postawić kropkę, bo jesteśmy po czasie. Pani poseł Elżbieta Burkiewicz, Polska 2050, trzecia droga w studio telewizji Republika. Pani poseł, pani potwierdza, że trzecia droga do wyborów europejskich, to tak dopytam już na pożegnaniu, idzie razem? Tak. To tutaj już panią nie, Henik tutaj, Kloskiem, jako, tutaj jako, nie jako ma. Liderką. Przepraszam, pani poseł. No właśnie, chciałabym odpowiedzieć, ale tak, pan to tak szybciutko, poseł mi pani nie pozwala. To jest ostateczna decyzja. Myślę, że tak. A, czyli jeszcze tak pewna wątpliwość, rozumiem. Jeszcze nie jest dogadane. Jest dogadane, nie mamy jeszcze końcowej umowy, więc nie chciałabym się wypowiadać za naszych liderów, ale myślę, że idziemy razem. Trzecia droga sprawdziła się już dwa razy w wyborach i myślę, że w tych też się sprawdzimy. A pani minister Henik Kloska będzie kandydować w wyborach europejskich? Nie wiem, proszę zapytać pani minister. No ale to jednak państwo wystawiają ja kandydatów. Nie wystawiam. Nie, ja no, partia jestem, wystawia. Ja nie jestem w zarządzie partii, więc to nie jest moja decyzja. Nie jeżeli rozumiem, pani ale może minister pani ma będzie chciała startować, temat. To pewnie będzie taką miała możliwość. Pani poseł Elżbieta Brukiewicz, Polska 2050, pan poseł Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, a w połączeniu bardzo. Państwo widzą pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15 i pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Bardzo serdecznie dziękuję, szanowni państwo, ale proszę z nami pozostać. Gorąco zachęcam, żeby z nami spędzić ten wieczór i proszę cierpliwie zaczekać na dzisiejsze sypanie piachem, a będzie sypał taki jeden dowcipniś z Poznania, ale nie tylko on, więc proszę z nami być. Do zobaczenia.